Często przeżywanie naszej wiary kojarzymy tylko z takimi momentami jakiegoś uniesienia, jakiegoś uświadomienia sobie, że Bóg jest pośród nas, że działa. Często nasza wiara jakoś rośnie, ożywa, kiedy dostrzegamy wokół siebie pewne nadzwyczajne wydarzenia, które mogłyby świadczyć o Bożej interwencji, obecności, o tym, że jest coś więcej w tym świecie niż tylko materia i to, co nas otacza, co widzimy. A tak często zapominamy o tym, że integralnym elementem, częścią doświadczenia wiary prawdziwego chrześcijanina jest przeżycie własnego grzechu. Tak, nie popełnienie grzechu, tylko przeżycie własnego grzechu, a właściwie własnej grzeszności. Zwróćcie uwagę na to, moi drodzy, że tysiące ludzi, źle, każdy człowiek popełnia tysiące grzechów. I wielu ludzi żyje pomimo tych grzechów, w ogóle na nie nie zwracając uwagi. Te grzechy mają na nich wpływ, kształtują ich życie, sprowadzają to życie małymi krokami na manowce, ale ci ludzie w ogóle ich nie zauważają. Oni nie przeżyli jeszcze swojego grzechu. Natomiast ktoś, kto naprawdę wierzy w Boga, kto pragnie przystępować do sakramentu pokuty i pojednania, to jest ktoś, kto przeżył taki jakiś moment albo dłuższy etap swojego życia, kiedy nabroił, kiedy zrobił dużo złego sobie, innym, Panu Bogu, i w pewnym momencie, pod wpływem takich czy innych okoliczności, jak grom z jasnego nieba dociera do niego ta prawda, ten fakt, ta świadomość, że to ja źle zrobiłem, że to bagno, w którym teraz siedzę, jest w znaczącej mierze konsekwencją moich osobistych, wolnych wyborów. Ta świadomość jest porażająca. Jak człowiek sobie uświadomi, że jest grzeszny, że zgrzeszył, jest fatalnie. Ale jeśli z tym grzechem pójdzie do Jezusa, tak jak święty Piotr, który go zdradził, to ta świadomość własnej grzeszności może być odskocznią, początkiem nowego życia w Chrystusie. Tak, jesteśmy poranieni, ale nie można nam mylić skutków z przyczynami. Zranienia to są skutki naszych bądź czyichś grzechów. Te zranienia mogą rodzić kolejne grzechy, ale u źródeł wszelkiego zła na tym świecie jest nieposłuszeństwo szatana wobec Boga i nieposłuszeństwo człowieka wobec Boga pod wpływem szatana.